Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Armaniak. Armaniak jest alkoholem wywodzącym się z Gaskonii i historycznie jest starszy niż koniak, ale nie tak sławny, dlatego że Gaskończycy nie są tak bogaci jak ci francuscy patrycjusze, którzy w XVII-XVIII wieku z powodzeniem koniak wypromowali na dworach praktycznie rzecz biorąc całej Europy, zaczynając od Wielkiej Brytanii na Rosji kończąc. Armaniak jest trunkiem bardziej złożonym niż koniak, inaczej destylowanym. Mówiłem w poprzednim odcinku, że koniak jest robiony dwukrotnie w alembikach szarentejskich. Armaniak jest destylowany w przewoźnych małych kolumnach. Zwykle to są kooperatywy rolnicze, które mają jednocześnie swoje uprawy winogron. Robiony jest z winogron, które rosną w Gaskonii, między innymi z winogron odmiany Baco. Również Fol Blanche, również Uni Blanc, to są te winogrona, które wchodzą w skład kuparzy Armaniaku. Co jest ciekawe, Armaniak bardzo często jest starzony w czarnym gaskońskim dębie i to jest między innymi powód jego bardzo głębokiego, bardzo ciemnego koloru. Aromaty, które ten dąb nam daje, to jest w dużym stopniu rozynki i bardzo dużo tytoniu. Co jest, myślę, tak najbardziej atrakcyjne w Armaniaku, to, że on prawie zawsze jest sprzedawany rocznikowo i jest stosunkowo tani. Czyli jeżeli idziemy do kogoś na urodziny, a on urodził się w 1967 roku, to możemy podarować jemu taką butelkę i zapłacimy za nią wielokrotnie mniej niż byśmy zapłacili za butelkę whisky czy za butelkę koniaku równie starą. Więc to jest taka wyjątkowa cecha Armaniaku, doskonale się nadaje jako prezent urodzinowy. I tyle, jeśli chodzi o Armaniak. Natomiast w następnym odcinku chciałbym Państwu opowiedzieć kilka zdań na temat tego, jak możemy się rozkoszować koniakami, armaniakami, brandy, jak je podawać, w jakiej temperaturze je spożywać.